Spokojniutko, Widać i weszli słychać do dobrze. Napiszcie pokoju. jeszcze skąd nas słychać, znaczy gdzie was, nas słychać, gdzie jesteście, w jakich miastach. Wszystko ok, Puławy, bo To blisko, to blisko. blisko. A gdzieś dalej, czy internet działa? Leszno, dobrze. Staszów, Olsztyn. No, to cała Polska jest, dobrze. Kochani. Fantastycznie. Coś tutaj naklikało mnie to, co trzeba. Dobra, już jest ok. Dobrze, fajnie, fajnie, że słychać, Dla fajnie, tych, którzy są że pierwszy raz, widać. dzień dobry wieczór, Anna Świć. Nie, tutaj większość widzę osób już chyba było i Rafał Mitkowski, dobrze, niech tak będzie. Słabo nas słychać, tak? No to my postaramy się mówić troszeczkę głośniej. Natomiast no u nas pokazuje, że nie ma żadnych problemów technicznych. Może być też problem po stronie internetu, gdzieś po waszej stronie. Różnie to bywa. Spotkanie standardowo nagrywamy. Dzisiaj sobie spróbujemy podsumować cykl webinarów o kształtowaniu kompetencjach kluczowych. Porozmawiamy o tej innowacji, o kompetencjach kluczowych, dlatego że ona się troszeczkę z wiadomych względów u wielu osób leciuchno posypała. No i troszkę jak się posypała, to tak nie wiadomo, co z nią zrobić. Chociaż część z Więc Was mogła ją kontynuować zdalnym nauczaniem. to przede wszystkim napiszcie nam proszę, czy ktoś zaczął w ogóle taką innowację ze swoimi dzieciakami, ze swoimi uczniami, czy ktoś zaczął kształtować kompetencje kluczowe. Na razie nieistotne, czy skończył, czy nie skończył, tylko ogólnie, czy w ogóle się już tym tematem zajmowaliście? Dobrze, a jeszcze proszę w takim razie napiszcie, czy ktoś dał radę dokończyć ją w sposób zdalny, czy przerwaliście? Napiszcie proszę, czy przerwaliście, czy próbowaliście ją sobie dokończyć zdalnie. Czyli większość przerwała. No i generalnie jest to zupełnie jak najbardziej normalne, bo sytuacja była taka, jaka była i generalnie trzeba było się do niej przyzwyczaić. Rzeczywiście innowacja to nie było to, co było w tym momencie najważniejsze. No dobrze, no to teraz jakie mamy możliwości, jeśli faktycznie tę innowację przerwaliśmy? Jeśli chcecie, znaczy to też w dużej mierze zależy od tego, czy w przyszłym roku będziecie pracować z tą samą grupą, czy z zupełnie inną. No bo jeśli z zupełnie inną, no to niestety tutaj tą innowację już musimy sobie dla tej grupy konkretnej odpuścić. No bo siłą rzeczy, jeśli oddajemy już tą grupę i nie my będziemy się nią opiekować, to nie mamy jakiegoś dużego wpływu na to, co będzie się działo w przyszłym roku. Natomiast jeśli to jest ta sama grupa i dalej kontynuujecie pracę z tymi samymi dziećmi, no to tutaj jest zadanie zdecydowanie ułatwione, dlatego że zwyczajnie możecie sobie ją od września dalej kontynuować. Jeśli macie, składaliście taki plan swojego awansu, to można tam dodać aneks do niego. Tutaj akurat to wytłumaczenie będzie bezproblemowe, bo tutaj jest takie zupełnie niepodważalne i jasne dla wszystkich, więc po prostu można sobie taki aneks zrobić przedłużający tę innowację. I tutaj też jak wolicie, jeśli udało Wam się już zrealizować powiedzmy dwa pierwsze moduły i nie chcecie do nich wracać, to możecie dalej zacząć sobie od trzeciego modułu, czy tak jak tam skończyliście, tak jak to u Was wyszło czasowo.
i realizować kolejne moduły w swoim tempie. Możecie też uznać, że jednak dzieci przez te kilka miesięcy no jednak pozapominały trochę i jeśli nie było jeszcze dużo tych działań związanych z innowacją, to można sobie wtedy od początku to zacząć we wrześniu. Można sobie tylko z tych pierwszych też modułów wybrać takie pojedyncze aktywności, tylko żeby przypomnieć co i jak i wejść w temat, a później kontynuować dalej. My w programie UDP od nowej edycji, znaczy nie będziemy tak jakby proponować jakiejś zupełnie nowej innowacji, tylko generalnie skupimy się na dwóch, jedna taka typowo z kodowania, a druga to będzie właśnie powtórzenie tej innowacji dotyczącej kompetencji kluczowych, tym bardziej, że nadal tutaj jesteśmy do tyłu ze scenariuszami i ich nie udostępniliśmy. Udostępniliśmy dopiero do trzech modułów. Ale też dlatego, że jeżeli ktoś rozpoczął tą innowację, żeby mógł dokończyć tą innowację. Tak, więc my cały czas o nich pamiętamy, czekamy tylko na jakiś wolny momencik, wolną chwileczkę i je udostępnimy, więc udostępnimy je na pewno jeszcze w tym roku szkolnym, więc jak ktoś będzie zaczynał od września, to już wtedy od razu będzie miał wszystkie kompletne. Nie będzie tak jak przy typowych zadaniach, które są co tydzień i udostępniamy je raz w tygodniu, tylko będą udostępnione wszystkie od razu, więc na spokojnie będziecie mogli się przygotować. I dzisiaj troszkę sobie podejdziemy do tego, tak jakbyśmy zupełnie planowali tę innowację od samego początku wszyscy. I omówimy sobie najpierw bardzo króciutko taką ankietę na koniec dla rodziców. Krótko powiemy, gdzie ją znajdziecie, w jakich formatach będzie zapisana i tak dalej, jak ją tam sobie można dowolnie zmodyfikować, a potem przelecimy sobie jeszcze szybciutko przez taki test dla dzieci. On już się pojawiał u nas na grupie, powiemy, jak go można zmodyfikować. Pokażemy też te wybrane karty pracy z zadań bez nudy, które też można sobie do takiej, nazwijmy to, diagnozy wstępnej powybierać i wtedy jeśli sobie na początku roku przedszkolnego czy szkolnego zrobicie z dziećmi taką króciutką diagnozę, to potem jak powtórzycie ją pod koniec roku, no to wtedy generalnie jeśli zbieracie jakieś dokumentacje, czy też do awansu, czy chcecie w innowacji gdzieś dyrekcja od was wymaga, żeby taka ewaluacja była, no to wtedy sobie też można powtórzyć taki test z dzieciaczkami i wtedy tak, widzimy, jak to się zmienia. Do programu uczymy dzieci programować. Nie wymagamy oczywiście żadnych sprawozdań, natomiast wy, jeżeli jesteście na ścieżce awansu, no to z pewnością już taka ankieta się przyda po prostu do sprawozdania dla dyrekcji, czy też w teczce awansu. Tak jak wiemy, teoretycznie zbierać. Niby te papiery nie są obowiązkowe i tak dalej, ale jednak życie mówi, że w wielu placówkach jednak ta papierologia ciągle jest. Zresztą teraz przy tym zdalnym nauczaniu też było widać różnicę w podejściu w różnych miastach, w różnych placówkach. Niektórzy nie musieli się rozliczać z tego czasu, tylko po prostu sobie pracowali z dziećmi i skupiali się na pracy z dziećmi, w innych placówkach trzeba było robić masę tabelek i dokumentacji, w których trzeba było każdą minutkę praktycznie rozpisywać, więc no to, na to niestety nie mamy wpływu, jak gdzieś czasami ktoś jest nadgorliwy, jeśli chodzi o te dokumenty i wymaga od nas rzeczy, których właściwie wymagać nie powinien. No dobrze, czyli teraz przejdźmy sobie do ankiety. To jest ankieta na zakończenie. Ankieta bardzo króciutka, ale od razu powiemy, ponieważ ona jest króciutka i wy możecie chcieć swoich rodziców zapytać o co innego, to żeby ułatwić minimalnie,
to my ją umieścimy na grupie UDP w dwóch formatach. W PDF-ie dla tych osób, które uznają, że jest OK i nie trzeba jej modyfikować, ale umieścimy też ją w Wordzie, wtedy będzie plik edytowalny i wtedy bez problemu będziecie musieli bez tam zmieniania formatu, bez jakiegoś kopiowania po prostu sobie dopisać to, co jest Wam potrzebne, to, co Wam się przyda. Więc my je wrzucimy dzisiaj wieczorem w dwóch formatach. Będziecie mogli sobie tę ankietę pobrać. Ankieta generalnie jest króciutka, są pytania takie bardzo dość ogólne na zasadzie, czy się zajęcia podobały dzieciom, czy rodzice są zadowoleni, czy uważają, że takich zajęć powinno być więcej, czy częstotliwość była za mała, za duża, a następnie już bardziej konkretnie, jakie zauważyli korzyści, jeśli chodzi o dzieci. I tutaj gdzieś w tych odpowiedziach pojawiają się te kompetencje bardziej wprost lub mniej wprost, przepraszam, mogą sobie pozaznaczyć oczywiście kilka odpowiedzi. No i typowo, czy chcieliby, żeby zajęcia też były kontynuowane, jeśli chcą jeszcze dodać to coś od siebie, mają jakieś uwagi, to też mają taką możliwość. Oczywiście można ją sobie rozbudować bardzo, bardzo szczegółowo i te korzyści porozbijać na wszystkie kompetencje kluczowe i powymieniać, aczkolwiek jeśli przygotowujemy ankietę dla rodziców i ci rodzice nie są nauczycielami, to czym te odpowiedzi są takie w sumie mniej uszczegółowione, a przynajmniej nie zawierają takiego bardzo nazewnictwa typowego dla naszej grupy zawodowej, takiego, którym my się gdzieś posługujemy, to chyba rodzicom jest wtedy łatwiej. Tutaj poczekajcie chwileczkę, tylko zerknę sobie na te opcje czatu, dlatego że właśnie mam wiadomość prywatną, że nie może ktoś pisać, ale tutaj widzę, że mamy włączone opcje czatu, nie ma włączonej żadnej moderacji, nic, czyli nie powinno być problemów, czyli jeśli macie jakiś problem z pisaniem na czacie, to generalnie wychodzi na to, że to jest błąd po stronie Quick Meetingu wychodzi, bo w ustawieniach nie mamy tutaj niczego zablokowanego, więc powinniście mieć możliwość pisania. A napiszcie proszę, czy możecie pisać, czy nie możecie. Jak zobaczymy, że nikt tak nie napisał. Można, dobrze, jest to. Można, czyli może tak, może czasami na telefonie czy coś, a gdzieś w takim razie, no czasami jakieś też z tym Quick Meetingiem niestety problemy bywają. Okej. Jeśli ankietę oczywiście dajemy rodzicom na koniec, nie wiem jakie są zwyczaje u Was w placówkach, czy dajecie też wcześniej ankietę, zazwyczaj takiej ankiety na początku, czy rodzice chcieliby takich zajęć i tak dalej, raczej się nie daje, no to Wy jesteście nauczycielami, Wy prowadzicie sobie obserwacje swojej pracy, obserwacje placówki tego, jak to wszystko funkcjonuje i generalnie innowacja wychodzi od Was, to Wy zauważacie, co jest potrzebne i generalnie wydaje mi się, że znaczy jak najbardziej warto rodziców poinformować, że taka innowacja będzie, no tym bardziej, że to jest zawsze plus, jakaś dodatkowa korzyść dla dzieci, natomiast na samym początku ja bym żadnej ankiety takiej nie dawała rodzicom, czy sobie tego życzą, czy chcieliby czego, jakich efektów oczekują. Czasami nie wiedzą, czego mogą oczekiwać. Dlatego, że tak. Mieliśmy jeszcze zapytać Was, przede wszystkim, czy już normalnie wróciliście do pracy, jak macie, ile dzieci macie, czy już normalnie pracujecie, jak to jest? A, faktycznie, tak, jak już to tak teraz chwilkę poza tematem, tak. Czyli większość zdalnie różnie. A czy macie jakieś informacje odnośnie swoich organów prowadzących, czy też dyrekcji? Na przykład, czy będziecie wracać w tej sytuacji, jak się zmieniło od czerwca?
tam od 6 czerwca pozmieniały się te obostrzenia, tam większość zostało poznoszonych. Czy to gdzieś będzie wpływało na wasz powrót, czy zostaje tak, jak do tej pory zostało czekamy ustalone? Czekamy na pana premiera, tak. To nie był się nawet pan minister, który czeka na pana premiera. Tak. Czyli na razie za bardzo nic nie wiadomo, czyli jak zawsze, standardowo. O, ktoś 14 dzieciaczków ma w klasie, no to już sporo wróciło w takim razie. Dowiadujemy się w ostatniej chwili. No to niestety standard, no ja też wczoraj jak oglądałam, byłam zaskoczona, że tak z dnia na dzień zostało jednak dużo poznoszonych tych obostrzeń, a z drugiej strony może to dobrze, że pomalutku wracamy do normalności, pewnie każdy już do tej normalności wróci, by chciał. No to okej, to lecimy dalej. Czyli ankieta tak naprawdę powinna być na końcu, bo nią będziemy sobie kończyć, a zaczynamy od dzieci. No i teraz tak, w programie standardowo mamy dzieci różne. To znaczy ta rozpiętość wiekowa jest spora, bo są osoby, które pracują z 3-latkami, są osoby, które pracują w drugiej, trzeciej klasie. Na tym slajdzie. Więc siłą rzeczy nie wszystkie aktywności, które będą pokazane w dokumencie, który my sobie stworzyliśmy jako takie mini badanie dla dzieciaków, mini test, będzie odpowiednie dla każdej grupy wiekowej. Więc tutaj możecie sobie wybrać to, co wam jest potrzebne. Większość osób też korzysta z różnego typu gotowych diagnoz przygotowanych przez wydawnictwa, więc też fajnie jest czasami sobie po prostu je uzupełnić, czyli standardowo korzystacie z tego, co zawsze, co macie sprawdzone, z czego jesteście zadowoleni, a dodatkowo sobie po prostu można tam wpleść pytania takie bardziej ściśle powiązane właśnie z tymi kompetencjami związanymi z kodowaniem, związanymi z kształtowaniem kompetencji kluczowych. Więc można sobie, tak jak zawsze, dowolnie powybierać. My pokażemy kilka tych takich, wydaje mi się, najbardziej neutralnych, takich podstawowych też umiejętności, które gdzieś powinny każde dziecko powinno nabyć, które gdzieś już tam tego kodowania się uczy i które w procesie tej nauki właśnie powinno gdzieś w tym zakresie mieć postęp. To już teraz dam Rafałowi coś powiedzieć, bo się rozgadałam. Na tym slajdzie sprawdzamy, jak dziecko potrafi tworzyć kategorie, jak potrafi grupować elementy. Tak? Mhm. I to jest takie pierwsze proste pytanie. Właściwie znacie odpowiedź? Tak, my sobie wybraliśmy tutaj na pojazdach, jeśli chodzi tutaj o transport. Oczywiście generalnie takie samo zadanie możecie sobie zrobić na zupełnie innej kategorii, na zupełnie innych obrazkach, na zupełnie innych przedmiotach. Ja tak panią zapytałem, bo nie wiem, czy ten czat nam się przycina, tak? Dajcie znać, który pojazd nie pasuje do pozostałych. O, tak nam się ten czat zatrzymuje. Działa. O, dobrze, nic nie ma. Dobrze. Działa. Uf, dobrze. Tak, dobrze. Tak. Działa. Dobrze. On działa, tak. Działa chyba tak troszeczkę gorzej niż zazwyczaj. Myślę, że bo tutaj też pojawiają mi się jakieś takie komunikaty, których nigdy wcześniej Quick Meeting nie pokazywał, więc wydaje mi się, że nie do końca on działa tak, jak powinien, ale jednak troszeczkę działa. Tutaj mamy dwie aktywności. Pierwsza to kontynuacja poprzedniego zadania. Sprawdzamy umiejętność tworzenia kategorii. Druga z kolei już to dostrzeganie różnic i praca nad rytmami. Tak? Czyli sprawdzamy, czy dziecko potrafi stworzyć jakiś wzorzec.
To jest generalnie ćwiczenie, które w każdym przedszkolu robiło się zawsze. Rytmy ćwiczyło się odkąd pamiętam, zupełnie nigdy nie łącząc tego z kodowaniem, znaczy nigdy, kiedyś nie łącząc tego kodowaniem, nie łącząc tego z nauką kodowania. Natomiast później, jak dzieci uczą się tworzyć program, to z jedną z takich podstawowych konstrukcji, z podstawowych pojęć, to będą powtórzenia, pętle. I ta rytmiczność generalnie, no to jest nic innego niż później ta podstawa do zrozumienia, o co chodzi w tych pętlach. Tam też dziecko będzie musiało dostrzegać sekwencję takich samych elementów, żeby było w stanie zrozumieć, że można ten kod skrócić, że można ten zapis uprościć i dodać powtórzenia. Oczywiście, jeśli pracujecie, jeśli tu są takie powtórzenia dwuelementowe tylko, to to jest dla najmłodszych dzieci, dla takich całkiem małych, malusich. Jeśli pracujemy z troszkę starszymi, to tych elementów tutaj powinno być więcej. Dwa to jest zdecydowanie za mało. Tutaj wtedy możemy sobie tych elementów zrobić więcej. Możemy sobie też ten rytm zrobić taki bardziej skomplikowany, że na przykład któreś elementy powtarzają się dwukrotnie, później jeden element inny, kolejny, kolejny jeszcze na przykład powtórzony dwukrotnie i dopiero wszystko to od nowa i jeszcze raz rytmicznie nam się cała sekwencja tych obrazków powtarza. A ten to dla takich maleńkich, całkiem maleńkich. No i tutaj przechodzimy do rzeczy bardzo ważnej w kodowaniu, bez której praktycznie nie ma co mówić o kodowaniu. Tak, kierunki, ogólnie orientacja przestrzenna, orientacja na kartce papieru, określanie kierunków, określanie położenia, więc tego na pewno nie unikniemy. Tutaj można też oczywiście robić to na zupełnie innych obiektach, na zupełnie innych rysunkach. Ja wybrałam akurat takie rysunki, które w moim przekonaniu były bezpieczne, dlatego że jeśli wybierzemy sobie postać jakąś, czy na przykład misia, no to wtedy zawsze się zastanawiamy, jak na tego misia spojrzeć, jeśli chodzi o prawą, lewą stronę. Czy patrzymy tak, jak my widzimy, czy patrzymy pod kątem tego misia, tak jak z jego perspektywy, gdzie jest jego prawa łapka, gdzie jest jego lewa łapka. Tutaj jeśli są te elementy takie neutralne, więc wtedy możemy po prostu patrzeć na rysunek i wtedy nie ma wątpliwości, że na tym rysunku po lewej stronie drzewo znajduje się po prawej, a listek jest po stronie lewej. Więc do takich zadań tak będzie zwyczajnie bezpieczniej, chyba że normalnie na zajęciach już macie to dobrze przerobione i widzicie, że z tym dzieci nie mają najmniejszego problemu. Tu z kolei pytanie dotyczące umiejętności przeliczania elementów i w drugim orientacja na kartce papieru, czyli precyzyjne określenie kierunków, lewy górny róg, prawy dolny róg, po lewej stronie. Tutaj tak, tutaj dalej zostajemy przy tej orientacji przestrzennej, przy orientacji na kartce papieru, ale tutaj też mamy odwzorowanie elementów. I tutaj też w zależności od wieku dzieci ta kratownica będzie większa lub mniejsza i też czym więcej kolorów wprowadzicie, tym trudniejsze to będzie dla dziecka zadanie. Czuję tutaj tak brzydko to nazwę, będzie bardziej pstrokato i różnobarwnie, tym to zadanie będzie trudniejsze. Tym to zadanie będzie trudniejsze, więc jeśli pracujecie ze starszymi dziećmi, to tych kwadratów możecie dodać dużo więcej, ale z kolei jeśli pracujecie z bardzo małymi dziećmi, tutaj mam na myśli wiek przedszkolny, ten taki młodszy przedszkolny, trzylatki, czterolatki,
to taka wielkość i tyle zakolorowanych kratek do przełożenia, to może być duży problem dla małego dziecka. Jak ja pracowałam z maluszkami, trzylatkami, przeszłam z pięciolatków na te młodsze dzieci, więc na początku tak sobie właśnie wybrałam taką kratownicę dziewięcioelementową. Na chyba trzech czy czterech polach położyłam kolorowe karteczki. Nie było to możliwe do ogarnięcia dla dzieci, absolutnie dla takich malutkich. W żaden sposób na początku roku nie dały rady. Na początku dawały radę położyć jeden element tutaj na środku. Więc na początku jeszcze robiliśmy sobie takie ćwiczenie, że nie było absolutnie tej drugiej kratownicy, tylko miały też kolorowe karteczki, dokładnie w takich samych kolorach jak na tej bazowej kratownicy i układały je po prostu na danym kolorze. Czyli jak tu czerwony, to dokładnie przykrywały czerwoną kartką, jak niebieski, to przykrywały niebieską, jak puste, to nie przykrywały niczym. I jak tak sobie poćwiczyły w ten sposób, to dopiero były w stanie przełożyć to na tę kratownicę. I teraz będzie to. Teraz będzie... Tak, tutaj sobie poprzeliczamy elementy. Tutaj mamy dwa ćwiczenia. Tak, tutaj mamy dwa ćwiczenia akurat na tym screenie. Pierwszy po prostu przeliczamy elementy i standardowo też wiecie, na jakim etapie są dzieci, w jakim zakresie przeliczają, więc tutaj też liczby tych elementów trzeba dobrać sensownie do wieku naszych dzieci i do ich możliwości, żeby nie było ani za łatwo, ani za trudno. Tutaj na dole też mamy kratownicę, ćwiczenie troszkę odnoszące się do tego, co pokazaliśmy przed chwilą, tylko tutaj już wchodzi w rachubę takie bardziej precyzyjne określanie pól i też słuchanie ze zrozumieniem, ten odbiór komunikatów, w jaki sposób dziecko odbiera to, co mówimy, jak to przetwarza na swoje działanie. I tutaj akurat mamy po koloru środkowe pole na czerwono, więc musi dziecko i sobie zlokalizować, gdzie jest to pole, i musi jednocześnie też połączyć to z tą informacją, że trzeba to zrobić w kolorze czerwonym. To będzie jeszcze akurat łatwe, bo najłatwiej znaleźć środek. Następnie później przechodzimy już do tego bardziej precyzyjnego określania miejsc i później mamy pole na przykład znajdujące się w prawym górnym rogu, kolorujemy na niebiesko, pole znajdujące się w lewym dolnym rogu, na zielono i tak dalej, i tak dalej. Każde oczywiście kolorujemy na inny kolor, bo wtedy mamy pewność, że to dziecko rzeczywiście wysłuchało tych komunikatów i nie pokolorowało je przypadkowo. Gdyby wszystkie te krateczki miało pokolorować na czerwono, które wymieniliśmy, to byłaby większa szansa, że zrobiło to losowo, a ponieważ tych kratek nie ma dużo, więc łatwo można byłoby trafić. Jeśli wprowadzimy tutaj więcej tych barw, to wtedy mamy większą pewność, że rzeczywiście to zadanie zostało przez dziecko zrozumiane. Tutaj wyodrębnianie zbiorów, części wspólne, czyli coś, jeżeli już mamy grupowanie, jeżeli mamy kształty, umówione kolory, to wtedy już tutaj możemy zapytać dzieci, czy potrafią pokazać, które elementy będą, czy od strony kształtów, czy od strony kolorów należały do jednej grupy. Dokładnie tak, to też można... Wiele zresztą tych ćwiczeń możecie sobie też przeprowadzić nie na zasadzie takiego testu, chociaż ja wiem, że test ma ten plus jeden, że jeśli mamy jakieś dokumentacje, no to wtedy rzeczywiście możemy sobie włożyć mamy do konkretnego dziecka i tak, i to jest od tej strony papierologicznej takie najbardziej, nazwijmy to, czyste, że nie wzbudza żadnych wątpliwości. Natomiast dla dzieci na pewno byłoby ciekawiej, gdyby przeprowadzić to bardziej w formie obserwacji, czyli dzieci wykonują to gdzieś podłogowo, dywanowo, w trakcie zabawy, takiej aktywności, a my sobie po prostu obserwujemy, które dzieci sobie
z tym poradziły zadaniem, które sobie dzieci z tym zadaniem nie poradziły, czyli bardziej obserwujemy je w takich warunkach naturalnych podczas zajęć, niż w takiej sytuacji troszkę zrobionej sztucznie, kiedy dziecko widzi, że jest gdzieś tam badane i że coś takiego się dzieje. Chociaż no jednak no też taka forma, gdzie dziecko wypełnia też nie jest jakimś dramatem i czymś złym. Najlepiej tylko, aby nie wszystko za jednym zamachem, tylko gdzieś tam sobie to podzielić na miarę ich możliwości, rozłożyć. Tutaj oczywiście mamy analizę i syntezę wzrokową, czyli dzieci szukają różnic na obrazkach. Oczywiście zobaczcie, że też tutaj mogą być i prostsze, i bardziej skomplikowane, czyli może być tylko tak, że kubeczki są w jednym kolorze i chodzi o to, żeby porównać, czy jest taka sama liczba, czy wszystkie są w tym samym kierunku. No i może być tak jak niżej na dole, dużo więcej elementów, dużo więcej kolorów i też w zależności od wieku mniej lub bardziej skomplikowane. Dokładnie tak. No i oczywiście też jak wiemy, kubeczki akurat są tym elementem takim, którym dzieci lubią bardzo manipulować, więc tutaj też można śmiało im dać te kubeczki, niech sobie najpierw ustawią tą wieżę bazową, jedną, drugą, porównają. My też od razu będziemy mieć wtedy sprawdzone przy okazji jeszcze inne ćwiczenie, jak jest dziecko w stanie przełożyć taki obraz płaski w konstrukcję przestrzenną, czy nie ma z tym problemu, czy jest w stanie tutaj dobrze wyliczyć liczbę tych elementów, ile będzie kubeczków na tej warstwie parterowej, dolnej, ile będzie później na tych kolejnych warstwach, czy też sobie radzi z tą motoryką, z precyzyjnym ustawieniem kubeczków, czy ta wieża się rzeczywiście trzyma, czy nie ma tutaj jakichś problemów. I tak jak Rafał dokładnie powiedział, jeśli tych kolorów tutaj będzie więcej, to zadanie będzie trudniejsze. Jeśli mamy tylko jeden kolor, to dziecko automatycznie gdzieś ma taką informację, że czym to się może różnić. To się może różnić tylko liczbą elementów, ewentualnie któryś element może być ustawiony w innym kierunku. Więc tutaj powinno pójść gładko gdzieś na taki przysłowiowy pierwszy rzut oka, to jest widoczne. Natomiast tutaj, jeśli tych kolorów jest więcej, to na dobrą sprawę w pierwszym momencie, jak spojrzymy, to nie jest też łatwo tę różnicę dostrzec. Ona gdzieś nam się zamazuje i tutaj rzeczywiście dziecko musi już często tak sobie element po elemencie każdy ten kubeczek sprawdzić, jak to wygląda po jednej stronie, jak to wygląda po drugiej stronie. Tu już musi się przyłożyć troszeczkę bardziej. Tutaj orientacja na kartce papieru i też kierunki. I jeszcze tutaj przerwę Rafałowi, przepraszam, bo takie zadania tam, jeśli chodzi o orientację na kartce papieru i te kierunki, określanie miejsc, pojawiały się wcześniej. Tylko tam była wersja łatwiejsza z tego względu, że to my podawaliśmy nazwę, a dziecko musiało wskazać, gdzie jest to miejsce. Czyli na zasadzie też takich trzech kroków. Najpierw my pokazujemy, to jest powiedzmy prawy górny róg, później za jakiś moment pokaż prawy górny róg, a tutaj dochodzimy do tego momentu, kiedy pytamy się, co to jest za miejsce i to dziecko musi powiedzieć, że to jest prawy górny róg, chociaż akurat tu jest środek. Natomiast jeśli już sobie wzięliśmy ten przykład prawy górny róg jako ten omawiany, to jest ta wersja znacznie trudniejsza. Zdecydowanie łatwiej będzie dziecku wskazać miejsce, jeśli my powiemy nazwę, niż określić to miejsce, kiedy wskażemy pole. A tutaj też określenie kierunków na kartce papieru, ale też kompetencje muzyczne, no i też instrumenty, czyli znajomość instrumentów. Także no, te wszystkie rzeczy, jeżeli chcecie, to przede wszystkim można
albo uzupełnić, dodać, albo też po prostu od razu, w zależności od grupy, też niektóre pytania dostosować, tak, upominać, bo to też przede wszystkim zależy od tego, jaka jest liczna grupa, jaką macie szansę przeprowadzić te, taką z dziećmi zabawę, ankietę, czy po prostu jak to w ogóle wychodzi w czasie. I dokładnie tak. I jeśli jeszcze tutaj tylko taka wskazówka, jeśli pracujecie z tymi najmłodszymi dziećmi i wprowadzacie na te pola jakieś elementy, których dziecko może nie znać. No bo jeśli powiemy nazwę dzwonki diatoniczne, może się zdarzyć, jak najbardziej, że dziecko takie młodsze, przedszkolne, może tej nazwy jeszcze nie znać. Starsze jeśli, dzieci też nie wiedzą jeśli na przykład, że to są dzwonki diatoniczne i mówią. Tak, tak, Rafał mówił do niedawna cymbałki, ale już wie, że nie. Natomiast może się rzeczywiście zdarzyć, że dziecko wcale nie będzie wiedziało, co to jest. Może się nawet zdarzyć, że nie będzie wiedziało, że to jest trójkąt. I wtedy, żebyśmy upewnili się, jeśli nam powie, że na przykład trójkąt leży w prawym górnym, znajduje się w prawym górnym rogu, to żebyśmy sobie tego nie zaznaczyli, jako że dziecko nie potrafi określać kierunków, tylko upewnijmy się najpierw, czy potrafi nazwać te instrumenty, jeśli to są instrumenty, bo tutaj oczywiście mogą być zupełnie inne przedmioty, i wtedy też upewnijmy się, że dziecko wie, jak się nazywają te przedmioty, bo jeśli wie, jak się nazywają przedmioty, a źle wskaże to miejsce, no to wiemy, że wtedy jest problem z określaniem kierunku, z określaniem położenia, a może się tak okazać, że dziecko wcale nie ma problemów z określaniem położenia, tylko akurat nie spotkało się nigdy z nazwą na przykład dzwonki i zupełnie nie wie, co to jest. No może się tak zdarzyć, mogło dziecko nie chodzić do przedszkola, możemy mieć jakieś nowe dziecko, a w domu akurat mogło być tak, że gdzieś tam instrumentów w ogóle nie było, też nie oglądało gdzieś tam w programach dla dzieciaków takich rzeczy. No różne rzeczy się zdarzają, więc zawsze jeśli widzimy, że któreś ćwiczenie nie jest zrobione prawidłowo, to też tam dokładnie przyjrzyjmy się, jaka może być tego przyczyna, czy czasem tutaj nie ma problemu z jakimś nazewnictwem, szczególnie jeśli pracujemy w przedszkolu, to tutaj te kompetencje językowe czasami są jeszcze na różnym poziomie i ten język zarówno bierny, jak i czynny też jest u różnych dzieci różnie bogaty, na różnym poziomie rozwoju, więc tutaj zawsze też trzeba się upewnić, czy to nie jest czasem przyczyna tego, że dziecko nie odpowiedziało prawidłowo. Tutaj jeżeli mamy, zobaczcie, jeżeli z dziećmi mieliśmy już jakieś zajęcia, które mówią o kolorach, o tym, jaki kolor jest na przejściu dla pieszych, kiedy idziemy, kiedy stoimy, jeżeli mieliśmy już jakieś zajęcia z kodowania, gdzie dzieciom na zielono oznaczaliśmy start, na czerwony koniec danego programu, to też tutaj jest tak, że tutaj w tym pytaniu można zobaczyć, czy dziecko po prostu ma już jakieś umiejętności logicznego myślenia, czy potrafi kojarzyć kolory, które my dorośli mamy zakodowane jako po prostu start jakiejś czynności albo stop, tak? Dokładnie tak. To zadanie też bardzo często wykonują dzieci prawidłowo, które nigdy w życiu z kodowaniem takim stricte na zajęciach nie miały do czynienia, dlatego że właśnie ta symbolika zielona, czerwona gdzieś już jest tak często spotykana w takim naturalnym środowisku, że często dzieci kojarzeniowo sobie od razu tutaj bezproblemowo odpowiadają na to pytanie. No nie bez przyczyny też właśnie, jeśli bawimy się gdzieś offline'owo w to kodowanie i zaczynamy wprowadzać te strzałki, zaczynamy wprowadzać pierwsze tworzenie programu offline, to najczęściej wybieramy właśnie takie, a nie inne kolory. Pojawia się na początku ten kolor zielony jako początek, czerwony jako zakończenie. I tak samo w tych aplikacjach przeznaczonych dla tych najmłodszych dzieci, takich chociażby jak Scratch Junior, też trzymamy się, a właściwie nie my, tak autor się trzyma
autor się trzyma takiej kolorystyki, bo ona jest dla tych małych dzieci najbardziej oczywista, najłatwiejsza w odbiorze, najłatwiejsza w zrozumieniu, więc też warto akurat się trzymać tych kolorów, mimo że też często możemy gdzieś spotkać, że na przykład i start, i stop jest zaznaczonych tym samym kolorem, tylko na przykład start jest zaznaczony trójkącikiem na kole, a stop kwadracikiem na kole. Te malutkie dzieci mogą mieć troszeczkę problem z tym. Oczywiście jak im wytłumaczymy, no to wszystko są w stanie zrozumieć, jeśli zrobimy to dobrze. Natomiast ten kolor zielony i czerwony jest taki najłatwiejszy w odbiorze, więc jeśli zaczynamy z tymi najmłodszymi dziećmi, to tutaj będzie najłatwiej. Tak samo jak ja akurat jestem zwolennikiem tego, żeby wszystkie strzałki zaznaczać tym samym kolorem, czyli niezależnie, czy to jest prawo, w lewo, do góry, do dołu, czy wprowadzamy obroty i to już są obroty w prawo, obroty w lewo, to wszystkie trzymajmy się tego, że są niebieskie, chyba że wolicie, żeby były czarne, też fajnie, ale generalnie nie jestem za tym, żeby na samym początku kierunki rozróżniać innymi kolorami, czyli na przykład strzałka w prawo to niebieska, a w lewo to fioletowa, a to też nie wiadomo, góra i dół, dlaczego akurat w prawo miało być jednym kolorem, a w lewo drugim. Teoretycznie pewnie dzieci z tymi kolorami sobie te kierunki pokojarzą i na początku im będzie łatwiej ułożyć prawidłowo ten kod, ale to nie do końca też chodzi o to, żeby one rzeczywiście tą sekwencję prawidłowo tylko ułożyły, ale między innymi po to układają ten kod, żeby sobie te kierunki utrwaliły, żeby nauczyły się prawidłowo je nazywać, prawidłowo je odbierać, no bo to dla takiego małego dziecka, 3-letniego, 4, ale często 5-letniego i jeszcze starszego, nie jest wcale takie proste, żeby nazwać prawidłowo, że to jest w prawo i tu w prawo, a to jest w lewo i to się dzieciom myli. Więc ten dodatkowy kolor im zdecydowanie upraszcza to zadanie, ale jednocześnie też no ten efekt będzie mniejszy. Pewnie trzeba będzie dłużej na to poczekać, dlatego że one momentalnie sobie pokojarzą, że czerwony to jest w górę, ale bez określania, że to góra, a na przykład fioletowy w lewo, tylko będą to rozumieli tak wzrokowo, kierunkowo, ale niekoniecznie będą w stanie nazwać ten kierunek prawidłowo. Tutaj zobaczcie, już jest bardziej skomplikowana sprawa, bo tutaj jest prośba o już ułożenie jakiegoś kodu, czyli konkretnie jak mamy z jednego miejsca do drugiego dojść, jakie są, jak tworzenie jest warunki, jak możemy stworzyć warunki. Możemy też zapytać, czy taki dany kod jest optymalny, czy po prostu, czy można inaczej go napisać w mniejszej ilości. Ale to już bardziej dla tych dzieci, które w ogóle miały jakąś styczność z kodowaniem po prostu, tak, które już potrafią no, logicznie przekazać nam, którędy akurat na tej kratownicy by poszły. Dokładnie tak. Tu już będzie trudniej. Dziecko, które nie miało nigdy do czynienia, mała jest szansa, że zrobi to prawidłowo. Jeśli zupełnie nigdy nie miało do czynienia z kodowaniem, to dziecko intuicyjnie w życiu nam tutaj nie napisze strzałek od kropeczki, chyba że my mu to bardzo jasno i wyraźnie powiemy, że o tu masz napisać te strzałeczki, aczkolwiek też jeśli tego nie wytłumaczymy, nie będzie w stanie zrozumieć, a przynajmniej większość dzieci nie zrozumie tak w intuicyjny sposób tego, dlaczego układamy strzałki tutaj pod spodem, jak przecież te kubeczki są na kratownicy. Więc dziecko, które nigdy nie robiło takiego ćwiczenia, intuicyjnie wyznaczy drogę, czyli weźmie sobie strzałeczki i je wymaluje centralnie tutaj na kratownicy, co oczywiście prawdopodobieństwo, że zrobi, że policzy te strzałki dobrze, będzie dość nieduże, dlatego że dziecko jak widzi krateczkę,
to najprawdopodobniej i zapiszę tyle strzałek, ile jest kratek na drodze. A tu wcale, jeśli chcielibyśmy na upartego narysować strzałki na kratownicy, to pierwsza strzałka zaczynałaby się od środka kubeczka i doprowadzałaby do środka kolejnego pola. Następna zaczynałaby się od środka kolejnego pola i doprowadzałaby do środka następnego i tak dalej, aż doszlibyśmy do środka tego niebieskiego kubeczka finalnego. Dzieci no tak nie narysują, dlatego że tu trzeba byłoby wtedy tą strzałeczką przeciąć linię, a dzieci tego nie lubią. Tak jak wiemy pewnie z dzieciństwa, przynajmniej ja tak miałam, jak są płytki podłogowe, to tak się chodzi, żeby na łączenia nie stawać. Ale to wszyscy wiedzą, że łączenia się nie stawać. Dokładnie, tak, więc tutaj też wcale dzieciom się nie podoba, że ta strzałka musiałaby przeciąć tutaj łączenie. To nie, są takie ładne pola, znaczy trzeba złożyć w polach. A jeśli mówimy już o typowym tworzeniu kodu, a nie wyznaczaniu drogi, no to te strzałki jednak będą w zupełnie oddzielnym miejscu. Więc tutaj, jeśli chcemy na samym początku dać dziecku testowo takie zadanie, to jak najbardziej możemy, żeby też sobie zobaczyć, jak to będzie wykonywało, ale wtedy proponuję nie sugerować dziecku, żeby robiło to za pomocą strzałek, tylko niech sobie to zaznaczy na przykład linią i wtedy będziecie też widzieli, jak tą linię wybrało, czy krótką drogę, czy długą, chociaż tutaj też dowolność jest duża i dziecko też wcale nie wybierze od razu najkrótszej drogi, no bo dlaczego, jak można sobie pozwiedzać całą kratownicę, ale jeśli już pracujemy nad tym kodowaniem cały rok, no to już nie powinno mieć problemu dziecko przy takim zadaniu zaproponować kilka rozwiązań i jak zaproponuje kilka tych rozwiązań, to też powinno już sobie je przeanalizować i powinno być w stanie wybrać to rozwiązanie, które będzie najbardziej optymalne. Oczywiście przy tego typu przykładach może być trudno wybrać rozwiązanie optymalne, dlatego że jeśli dziecko tutaj wybierze trasę do góry, w prawo, albo drugą zapisze w prawo, do góry, to tutaj nie można wskazać, które z tych rozwiązań jest bardziej optymalne, dlatego że one są tak samo dobre. Zostało użytych dokładnie tyle samo tutaj komend, więc tutaj nie możemy mówić o rozwiązaniu lepszym i gorszym. Natomiast może się zdarzyć tak, że pójdzie dziecko najpierw w lewo do dołu, w prawo, w prawo, w prawo i wtedy po tym zapisie będzie w stanie zauważyć, że jeden kod jest znacznie dłuższy od drugiego, więc ten krótszy będzie bardziej optymalny, dlatego że zakładany efekt osiągnęliśmy przy mniejszym wysiłku. Zrobiliśmy to w krótszy sposób, więc to rozwiązanie w przypadku kodowania, gdzie dążymy właśnie do tego zapisu jak najbardziej prostego, jak najbardziej krótkiego, jest tym rozwiązaniem bardziej optymalnym. A tutaj zabrałam jeszcze, to jeszcze wrócę. Tutaj mamy zadanie takie samo, tylko dodatkowo pojawiają nam się po prostu warunki, czyli jakieś pola funkcyjne, które trzeba albo uwzględnić, albo które trzeba ominąć. Przyznam szczerze, że te literki są tak małe, że teraz nie widzę, czy trzeba przejść przez te pola z kasztanami, czy trzeba je ominąć, ale podejrzewam, że tutaj było, że trzeba pozbierać kasztany, że pewnie trzeba te kasztany pozbierać. Można sobie też dodać dodatkowe pola i na przykład dołożyć też żołędzie i wtedy przy okazji sobie sprawdzimy, czy dziecko rozróżnia, które to są żołędzie, a które są to kasztany. Tak samo możemy sobie tutaj położyć albo narysować różne gatunki liści i wtedy też sobie na przykład sprawdza, czy wie, jak te liście się nazywają, czyli gdzieś możemy sobie przy okazji posprawdzać inne umiejętności, jeśli akurat nam to pasuje. I tamte wszystkie zadania, które do tej pory omówiliśmy na slajdach, znajdziecie sobie w grupie Uczymy Dzieci Programować w plikach grupy, więc jakby komuś były potrzebne, do czegoś by się przydały, chciałby je w jakiś sposób wykorzystać, to jak najbardziej może sobie tam je śmiało zabrać, jak nie będzie mógł ich znaleźć, to wtedy trzeba napisać na grupie post i
i my wtedy pokierujemy, gdzie to jest. A teraz jeszcze tutaj wybraliśmy kilka kart pracy z zadań bez nudy, które też można sobie właśnie wprowadzić, jeśli nie robiliście ich z dziećmi teraz, to możecie sobie też na początku roku do takiego badania wstępnego wprowadzić, żeby zobaczyć, jak sobie te dzieciaczki radzą. Tutaj mamy dwa elementy. Ten element sobie tutaj wycinamy, wszystkie te klocki, nazwijmy je, a następnie na drugiej takiej pustej kratownicy dziecko stara się, albo na czystej kartce, na kratownicy będzie mu pewnie troszeczkę łatwiej, stara się wybudować, tak powiedzmy, wybudować klejem i nożyczkami taką samą konstrukcję. Taką samą konstrukcję. Tutaj jest trudność dodatkowa taka, że ciężko jest policzyć, ile tych jest elementów, więc też dziecko będzie musiało sobie odnosić się do tej innej barwy i mniej więcej próbować oszacować, ile może być sztuk z danego kształtu. Oczywiście to zadanie możemy też zastąpić na przykład klockami Lego i na podobnej zasadzie też zbudować jakąś budowlę. To będzie wersja łatwiejsza dla tych młodszych dzieci, bo tam będzie jeden najczęściej rodzaj kształtu i wtedy zamiast wycinać, naklejać, mogą sobie zbudować. Natomiast tutaj jak powycinamy, ponaklejamy, to przy okazji sobie te rączki też popracują. Przyda nam się to później na pewno przy ćwiczeniach grafomotorycznych, przy nauce pisania i tak dalej. Tak, tutaj mamy jeszcze typową taką zabawę na sprawdzanie orientacji przestrzennej, określania kierunków i to najlepiej zrobić po prostu całą grupą i gdzieś tam sobie wychwycić, jak sobie dzieci z tym radzą. Już przyspieszamy, bo już patrzę na zegarek. Tutaj tak samo określanie położenia, co jest pod, co jest nad, w takiej wersji nie kartkowej, tylko w takiej wersji w zabawie, w działaniu. Też możemy zrobić całą grupą, a też możemy sobie gdzieś tam w pewnym momencie, gdzieś tak z jednym dzieckiem, jeśli taką mamy możliwość, możemy sobie podziałać. Tutaj też tworzenie kodu, ale też w wersji takiej, jeśli nie lubimy kart pracy, nie lubimy, żeby dziecko tylko wypełniało, tylko wolimy gdzieś to takie typową zabawę w działaniu, w ruchu, no to tutaj też dziecko tworzy polecenia, jak tego miśka przeprowadzić z jednego miejsca na drugie. I tutaj też mamy właściwie troszeczkę inne przy okazji kompetencje sobie sprawdzimy, inne umiejętności, bo jeśli dziecko nam rysuje strzałki, no to sobie sprawdzamy wtedy świetnie faktycznie, jak jest z tą orientacją na kartce papieru, czy dobrze zaznacza kierunki, czy potrafi wyliczyć, ile jest pól, ale nie sprawdzimy sobie na przykład kompetencji językowych. Tutaj dziecko możemy poprosić, żeby nam powiedziało, jaki byłby ten kod, żeby pokierowało tym misiem. No i tutaj będzie nazywało, troszeczkę inaczej będzie to wyglądać. Natomiast jeśli wolimy, żeby to zrobiło na strzałeczkach, to jak najbardziej też może dostać kartkę papieru i kredkę i to narysować, albo wycięte, jeśli to są małe dzieci i grafomotorycznie jeszcze jest bardzo trudno, żeby sobie ze strzałkami poradziły, więc wtedy możemy takie strzałki przygotować gotowe, czy też można skorzystać z naszych gotowych krążków, które fajnie tutaj się tutaj sprawdzają. Obserwowanie z metrią bardzo często, jeżeli kodujecie albo nie kodujecie na macie z wykorzystaniem, to jest takie bardzo rozwijające, ale jednocześnie tutaj sprawdzające, czy dziecko potrafi odtworzyć, jaki jest kod po drugiej stronie, tu gdzie jest oś symetrii. Tu też w zależności od tego, jaki jest wiek dzieci, to albo mniej, albo więcej elementów, albo mniej, albo bardziej złożony kod.
Trzy latek sobie z tym raczej nie poradzi. To dla tych troszkę starszych dzieci. Jeśli bardzo, bardzo małe dzieci, no to wtedy ograniczmy się do bardzo małej przestrzeni. Możemy zacząć nawet od czterech pól podzielonych kreseczką na połowę i po prostu robimy jedna kratka czerwona, jedna powiedzmy zielona. No i dziecko po drugiej stronie też tak do pary sobie to koloruje, a takie bardziej skomplikowane wzory, no to już chwileczkę później. Tutaj takie wersje właśnie dla tych troszkę młodszych dzieciaczków. No i standardowo, jeśli będzie to dziecko robiło na macie z kubeczkami czy z krążkami, kartkami, to ta frajda będzie większa niż na kartce papieru, ale z kolei na kartce papieru dodatkowo pracujemy sobie nad grafomotoryką, nad precyzją, dokładnością itd., itd., więc standardowo najlepiej gdzieś tam to łączyć i działać i tak, żeby wszystkiego troszkę, po troszku no, było. Moje ulubione zadanie. To jest zadanie, dlaczego zadanie ulubione? Dlatego, że jak ja je zrobiłam, to wydawało mi się, że odpowiedź jest tak oczywista, że nikt z tym problemu nie będzie miał. Po czym zapytałam dzisiaj Rafała, żeby wskazał, które serduszka się różnią, które są prawidłowe odpowiedzi, i co się okazało, że zupełnie wskazał inne odpowiedzi niż ja założyłam, że dziecko wskaże, chociaż generalnie jego odpowiedzi, jak się zastanowiłam, no też były logiczne, chociaż pokrętnie, ale jednak były. Więc tak dla pewności, popatrzmy na ten kwadrat w lewym dolnym rogu. Mamy tutaj cztery kwadraty z serduszkami. Które z tych czterech serduszek nie pasuje do pozostałych, z tych czterech kwadratów? Które z tych czterech małych kwadratów na dole nie pasuje, mówimy o tym dolnym na razie lewym rogu, nie pasuje na niebieskim tle? Dziękuję Wam bardzo. Tak, o, ale nie, ktoś napisał tak jak Rafał. Tak, czyli generalnie tak jak widzimy. No i często też jest tak, właśnie przy różnego rodzaju takiego zadaniach, że coś nie pasuje, znaczy, że mamy wskazać element, który nie pokazał i nie pasuje, to rzeczywiście też dobrze je trzeba przeanalizować, bo czasami rzeczywiście ta odpowiedź wcale nie jest taka oczywista. Dobra, no to lecimy do środkowego, tutaj co nie pasuje. Tu nie miałeś wątpliwości chyba, czy miałeś? Co tu nie pasuje o w tym środkowym? Tak, ten na szarym, tak. Tak, ten, tak, tak. Ten na szarym. Dokładnie tak. No i został nam ten kwadrat w prawym górnym rogu, też składający się z takich małych kwadracików. A tutaj co nie pasuje? Zielony, oczywiście, że tak. Nie, to większość jednak odpowiedziała tak jak... tak. A, ty tutaj też miałeś swoją wizję. Tak. No, więc generalnie często jest tak, że też trzeba przeanalizować te odpowiedzi dzieci, bo to, że odpowiedziały z założenia inaczej niż ja my... Ja po prostu jestem innym dzieckiem. Tak, a to nie znaczy, że jesteś gorszym dzieckiem. Nie. Wszystkie dzieci... Nie. Ale tak, dokładnie to ćwiczenie pokazuje, że jeśli dziecko wcale nie odpowie tak, jak założyliśmy, to może nie znaczy, że odpowiedziało źle i trzeba jeszcze raz przyjrzeć się zadaniu, bo może rzeczywiście... Tutaj logicznie można też znaleźć inną odpowiedź, szczególnie jeśli to są takie zadania, w których gdzieś musimy poszukać jakichś schematów, jakichś prawidłowości, więc często jest tak, że ta nasza odpowiedź niekoniecznie jest tą jedyną sensowną. No i tu nam jeszcze zostało takie zadanie na końcu dla dzieci, gdzie też z jednej strony dziecko musi przeanalizować podane informacje. No i tutaj też po pierwsze sobie sprawdzamy, jak jest z odbiorem komunikatu, z logicznym, ze słuchaniem, ze zrozumieniem, jak dziecko odbiera nasze komunikaty, jak te wiadomości jest w stanie sobie tutaj przetworzyć, przeanalizować, dobrać więcej niż jedną informację, połączyć różne informacje,
wydedukować sobie drogą dedukcji, odrzucić niektóre rozwiązania, no i pomalutku dojść do prawidłowego rozwiązania. Więc te karty, które nie były ujęte na początku w tym teście, to one są z zestawu tych różnych zadań Koduj z nami i je też wszystkie znajdziecie w plikach grupy Uczmy Dzieci Programować. Do której serdecznie zapraszamy. Pewnie jesteście, więc jeśli Wam się przydadzą, więc to też śmiało możecie je sobie wykorzystać gdzieś do tworzenia takich właśnie zadań. Później, jak sobie już po przeprowadzeniu zajęć chcemy powtórzyć taki test z dzieciaczkami, no to też możemy go powtórzyć, możemy powtórzyć dokładnie taki sam, tam już minie x tego czasu, więc dzieci mogą go nie pamiętać, ale możemy też sobie przygotować inny test, który będzie zawierał analogiczne zadania, będzie sprawdzał dokładnie te same umiejętności kolejno, ale zadania nie będą identyczne graficznie, nie będą identyczne dla dziecka. Bo już może być tak, że są dzieci, które mają świetną pamięć i zapamiętają konkretnie, że aha, w tym pytaniu to tutaj trzeba było zaznaczyć, a w tym to trzeba było tak zaznaczyć. Więc możemy sobie zrobić taki sam praktycznie test, tylko powymieniać grafiki, troszkę zmienić elementy, zmienić obrazki i wtedy idzie to dzieciaczkom. Też wtedy jesteśmy w stanie zobaczyć, jak te postępy wyglądają. I teraz tak, my nadrobimy oczywiście scenariusze z kompetencji kluczowych. Zaczniemy od września kolejną edycję i jeszcze sobie zrobimy tak, że planujemy w październiku Code Week, tak? Takie mamy plany, że chcielibyśmy, żebyście w ramach programu Uczymy Dzieci Programować wzięli udział w Code Weeku. Bardzo by nas to cieszyło, gdybyście wzięli z nami. Oczywiście standardowo będą przygotowane propozycje przez nas zadań na każdy dzień Code Weeku, ale w tym roku będą przygotowane w taki sposób, że każde zadanie będzie też pochodziło z innej kompetencji, więc będziecie je mogli sobie też dołożyć później do tej innowacji, jeśli ktoś się zdecyduje na innowację z kompetencjami kluczowymi, to będzie sobie mógł też dołożyć te działania z Code Weeku, więc jeśli będziecie... Tak, no bo wtedy będziecie mogli sobie jakiś dodatkowy element dołożyć, jeśli zbieracie do teczek, do jakichś awansów, to będzie takie też działanie ponadprogramowe, gdzie wyjdziecie też z tym swoim działaniem dalej, no bo wiadomo, ten Code Week, tam trzeba te wydarzenia zgłosić, oni później dają certyfikat, więc mamy takie formalne potwierdzenie. Jest to jednak, jakby nie patrzeć, duża uroczystość, duża impreza, też ważna w kraju pod tym względem, że gdzieś tam ta Polska może się w tej cyfryzacji wykazać, że tutaj kodujemy w największej liczbie prawie na świecie, tak? Bo w tym roku byliśmy na drugim miejscu, tak? I to głównie dzięki Wam, tak? Bo w ramach programu zgłosiliście ponad połowę wydarzeń, które odbyły się w całej Polsce, więc to był ogrom tych wydarzeń, więc liczymy, że w tym roku zgłosimy jeszcze więcej. Tak, dobrze. My Wam bardzo, bardzo dziękujemy. I co, życzymy Wam miłego wieczoru i pewnie spotkamy się jeszcze przed nową edycją, jak będziemy sobie omawiać dokładnie, co będzie w nowej edycji, ale nie będzie nic strasznego, więc jeśli ktoś się jeszcze nie zarejestrował, no to trzeba już pomalutku się rejestrować do kolejnej edycji. Oczywiście z materiałów można korzystać wszystkich bez rejestracji, ale rejestracja Wam usprawnia te formalności, bo zwyczajnie przychodzi certyfikat na maila i wtedy dokładnie tak i mamy potwierdzenie, że rzeczywiście działaliśmy z dziećmi, chociaż to potwierdzenie no nie jest ważne, ale jak wiemy często niestety jest wymagane. No to co, my Wam bardzo, bardzo dziękujemy
I się Do żegnamy. Do zobaczenia. zobaczenia. Dobrze, do widzenia.